Cześć kochani, jeśli zastanawiacie się, dlaczego ostatnio jest tak głośno o witaminie C, to gwarantuję Wam, że po tym odcinku również chętnie sięgniecie po witaminę C. Pamiętajcie o tym, żeby kliknąć magiczny czerwony przycisk subskrybuj. Odcinki pojawiają się tutaj w co drugą środę. Zostawcie nam koniecznie łapkę w górę na zachętę i zapraszamy na nowy odcinek. Są takie składniki w kosmetykach, które potrafią skutecznie zdominować rynek kosmetyczny i na których punkcie jesteśmy zafiksowani, bo są takim niezbędnikiem w pielęgnacji. Powiedz mi, jak to jest z tą witaminą C? Dlaczego ona jest taka popularna? Jakie ma właściwości? Słuchajcie, witamina C to jest wspaniały składnik, absolutnie wspaniały i dla każdego. Mhm. I generalnie jej działanie jest bardzo szerokie. To jest działanie rozjaśniające, działanie na przebarwienia, działanie przede wszystkim antyoksydacyjne, również niwelujące rumień, działanie wyrównujące koloryt i przeciwstarzeniowe. Czyli można powiedzieć, że robi wszystko. Działa kompleksowo. Właściwie tak, ale pamiętajmy o tym, że odpowiednią witaminę C zawsze musimy dobrać do potrzeb naszej skóry i odpowiednią formę. Wspomniałaś już, że witamina C jest tak naprawdę dla każdego. To gdybyś była w stanie doprecyzować, czy jest jakiś taki wiek graniczny, kiedy trzeba tę witaminę C wprowadzić? Czy są jakieś ograniczenia, na które trzeba gdzieś tam uważać? To znaczy od razu powiem tak, witamina C jest dla każdego, w związku z czym zawsze jest czas, żeby ją wprowadzić, nigdy nie jest za późno. Natomiast ja rekomendowałabym już nawet około 20 roku życia, ze względu na takie działanie prewencyjne, antyoksydacyjne, wspierające ochronę przeciwsłoneczną. Natomiast już około 30 to zdecydowanie bym polecała, ze względu na to, że już widzimy te pierwsze oznaki starzenia, jakieś pierwsze przebarwienia, pierwsze delikatne zmarszczki, nierównomierny koloryt, niejednokrotnie rumień. Dlatego około 30 to już myślę, że każdy powinien spróbować. Tak. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że z biegiem czasu ta witamina C dla innej grupy wiekowej będzie robiła inne rzeczy. Właściwie tak, to znaczy pamiętajmy, że właśnie tak jak już wspomniałam, skóra ma różne potrzeby, różne potrzeby na przestrzeni czasu, dlatego zawsze dobieramy nie do wieku, a dobieramy do potrzeb skóry. Okej. Mam produkt z witaminą C. Wiem już, że chcę go używać. Kiedy powinnam to stosować? Jak? Rano czy wieczorem? Tak naprawdę i rano, i wieczorem możemy stosować witaminę C, ale musimy mieć na uwadze to, że będzie miała wtedy trochę inne działanie. Rano przede wszystkim antyoksydacyjne, wspierające ochronę przeciwsłoneczną, czyli przeciwdziałające fotostarzeniu, natomiast wieczorem bardziej działanie regeneracyjne. To, co jeszcze warto dodać, myślę, to to, że witaminę C stosujemy na suchą skórę. Okej, czyli nie taką świeżo po prysznicu, lekko jeszcze zwilżoną. Nie. Dlaczego? Nie, absolutnie. Dlatego, że wszystkie badania nad witaminą C prowadzone są na suchej skórze i dopiero wtedy wszystkie właściwości, które ma witamina C, mają szansę się spełnić. Wow. Tak to już jest, że w powietrzu fruwają różne mity dotyczące pielęgnacji, zwłaszcza tych najpopularniejszych składników czy kosmetyków i dokładnie tak samo jest z witaminą C. Mówi się, że absolutnie nie powinno się jej stosować latem. To teraz jak jest naprawdę? Absolutnie nie zgodzę się z tym stwierdzeniem, wręcz przeciwnie. Będę Was zachęcała do stosowania witaminy C latem. A to przede wszystkim ze względu na jej działanie antyoksydacyjne, wspierające ochronę przeciwsłoneczną, a więc walka z fotostarzeniem, również rozjaśniająco na przebarwienia. Także myślę, że to jest idealny moment latem, żeby stosować witaminę C. Szczególnie, że wtedy jesteśmy bardziej narażeni na ekspozycję, na promieniowanie UV. Bardzo często też zachęca się do tego, żeby łączyć sobie witaminę C z filtrem przeciwsłonecznym. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówisz. Generalnie w ogóle antyoksydanty mają super działanie, jeśli chodzi o połączenie z kremem z filtrem. Natomiast witamina C myślę, że szczególny. Myślę, że ze względu na przebarwienia wiele osób właśnie ten duet wybierze. I to, o czym warto powiedzieć, to witaminę C stosujemy na suchą skórę i stosujemy przed kremem z filtrem, czyli nakładamy witaminkę C po myciu na suchą skórę, odczekujemy kilka minutek i nakładamy krem z filtrem. I ona też chyba zwiększa skuteczność działania tego filtra, prawda? Tak, ona podbija jego działanie. Jest to idealny duet, który serdecznie zachęcam do stosowania właśnie w takiej konfiguracji. Tak. Super. Im dalej w las, tym człowiek dowiaduje się jeszcze więcej i tak jest z tym, że witamina C występuje w produktach kosmetycznych w różnej postaci. Są różne pochodne witaminy C, więc teraz jakbyś mogła nam tutaj wyłożyć laikom, jak to wszystko jest, jakie są te formy, jakie one mają działanie. Tłumacz się. Jasne. Słuchajcie, zaczęłabym od takiego uproszczenia, czyli powiedziałabym, że podstawową formą witaminy C, czyli czystą witaminą C, to jest kwas askorbinowy, a wszystkie kolejne formy to są pochodne tej witaminy C.
Dlatego zacznijmy sobie od właśnie tego złotego środka, złotego standardu w pielęgnacji witaminą C, czyli kwasu askorbinowego. Jeśli chodzi o kwas askorbinowy, czyli tą najczystszą formę witaminy C, to mam na przykład tutaj, zobacz Zuziu, taki krem z Muldream, który w swoim składzie ma również kwasy AHA i niacynamid. To, za co od razu bardzo go doceniam, to jest przede wszystkim to, że zobacz, masz szpatułkę, w związku z czym nie musisz wsadzać palców do kremu, co jest fantastyczne, szczególnie właśnie przy niestabilnych formach witaminy C, jakim jest kwas askorbinowy, dlatego że on działa najszybciej, jest najskuteczniejszy, natomiast jest szalenie niestabilny, dlatego potrzebujemy go ustabilizować albo trzymać w ciemnym opakowaniu z brakiem dostępu powietrza. Jak ten krem Ci się sprawdza? Pięknie pachnie. Ja myślę, że jest turbo. I ma bardzo taką przyjemną konsystencję. Wyobrażam sobie, że trzymam go w lodówce, bo jest taki lekko żelowy. Tak, witaminę C warto, szczególnie właśnie kwas askorbinowy, przez jego brak stabilności trzymać w chłodnym i ciemnym miejscu, natomiast lodówka to jest taki trik, gdzie większość urodomaniaczek trzyma witaminę C w tej formie. Myślę. Jeśli chodzi o działanie kwasu askorbinowego, to spektrum działania jest bardzo szerokie, natomiast od razu muszę zaznaczyć, że nie będzie on właściwy dla cer bardzo wrażliwych, dlatego że jest dosyć intensywny, natomiast cery tłuste absolutnie go pokochają i myślę, że właśnie ten krem może się genialnie sprawdzić do skór takich bardzo przytłuszczających się, gdzie to sebum jest niewyregulowane, jest nadmierna produkcja, ze względu właśnie też na takie lekkie działanie złuszczające zarówno kwasu askorbinowego, jak i kwasów AHA i niacynamidu. I to jest też taka lekka konsystencja, która już widzę tutaj, że szybko się wchłania, więc jeżeli chcecie potem nałożyć jeszcze podkład, to myślę, że będzie to ze sobą bardzo ładnie współpracowało. Tak, dlatego że on się nie klei. Natomiast tutaj od razu taka uwaga, nie ze względu na witaminę C, ale ze względu na kwasy AHA w składzie, rekomenduję stosowanie go na wieczór. Omówiliśmy już sobie krem, o którym wspomniałam, że warto go stosować na noc. Natomiast ponieważ rozmawialiśmy o super działaniu antyoksydacyjnym witaminy C kwasu askorbinowego na dzień, to również mam taką propozycję, zobacz Zosiu, z Revox. To jest serum z czystą formą witaminy C, czyli z kwasem askorbinowym, a dodatkowo wzbogacony o ekstrakt zielonej herbaty, który również będzie miał działanie antyoksydacyjne, oraz aloes, który będzie miał działanie łagodzące, bo tak jak wspomnieliśmy, generalnie kwasu askorbinowego nie polecamy cerom wrażliwym. Nawet zwykłe cery mogą mieć ten problem, że delikatne szczypanie może się pojawić, to jest naturalna reakcja skóry. Dlatego fajnie, że tutaj Revox dołączył ten aloes, który ma co do zasady działanie kojące, łagodzące, więc myślę, że to może być fajne połączenie. Super, czyli da się wprowadzić tak naprawdę ten składnik i w formie kremu, i na przykład czegoś lżejszego, czyli serum. Jasne. Wspomniałaś już w takim razie o tym, że kwas askorbinowy raczej nie jest polecany do cery wrażliwej, ale jeżeli ktoś lubi tę lekkość, te właściwości tego składnika, co możesz zaproponować jako taki zamiennik? Coś lepszego. Dla wrażliwców, którzy są zakochani w kwasie askorbinowym, w jego lekkości, jego działaniu, no ale jednak trochę się wystraszyli stosowania kwasu askorbinowego, mam świetną wiadomość, a mianowicie pochodne witaminy C, etylowany kwas askorbinowy. Znajdziemy go na przykład w tym kremie Oxygenetic, zobacz Zuziu, który został dodatkowo wzbogacony ochroną przeciwsłoneczną SPF 15. Czyli raczej na dzień. Tak, zdecydowanie. Będzie to serum krem na dzień, emulsja. Bo właśnie w konsystencji myślę, że najbliżej to będzie do opisu emulsji. Bo to jest dość leciutkie, prawda? Tak, także myślę, że bardzo przyjemny. Jeśli chodzi o stosowanie na dzień, tak jak wspomniałaś, myślę, że to może stanowić świetną bazę właśnie pod krem z filtrem z wyższą ochroną, dlatego że SPF 15 jest co do zasady trochę za niską ochroną przeciwsłoneczną. Myślę, że 30-50 to są te wskazane wysokości kremu z ochroną przeciwsłoneczną. Natomiast ten krem dodatkowo jest wzbogacony zarówno o nawilżający kwas hyaluronowy, jak i o symbiotyk, który będzie wzmacniał mikrobiom naszej skóry, a to jest drugi równie hot temat jak witamina C ostatnimi czasy. Okay. Jeśli chodzi o etylowany kwas askorbinowy, to również znajdziemy go w formie serum. Myślę, że ta propozycja również może Was zainteresować. Serum od Mario Badescu jest wzbogacony zarówno o kwas hialuronowy nawilżający i kolagen, który jest również nawilżający. Także myślę, że dodatkowo dla wrażliwców nie dość, że ta forma witaminy C, czyli etylowany kwas askorbinowy, jest delikatna, to jeszcze wzbogacona o składniki nawilżające. I on już jest taki bardziej oleisty, taki... Tak, ja bym porównała tą konsystencję nawet odrobinę gęstszą od wody i zostawia taką właśnie jedwabistą podwłokę, mam wrażenie. Pięknie pachnie. Ziołowo. Pięknie.
Czyli tę pochodną możemy, myślę, śmiało sklasyfikować jako taką, która radzi sobie doskonale z niwelacją rumienia. A co możesz powiedzieć o kolejnej pochodnej, której nazwy nie wypowiem, dlatego przekażę pałeczkę Tobie? No cóż, jest to najbardziej stabilna forma witaminy C, a mianowicie tetraizopalmitynian askorbylu. Łamacz języka. Dokładnie. Natomiast wystarczy, jeśli zapamiętacie, że to jest najstabilniejsza forma witaminy C i możecie skrótowo nazwać ją po prostu tetra. Mhm. Jeśli chodzi o właśnie tą formę witaminy C, to ona rozpuszcza się w lipidach, dlatego zazwyczaj wszystkie sera będą oleiste, taką będą miały formulację, natomiast działa już w niewielkim stężeniu, a dodatkowo udowodniono działanie przeciwtrądzikowe tej formy witaminy C, także myślę, że osoby, które zmagają się z niedoskonałościami, najbardziej rozkochają się właśnie w tej formie witaminy C. Okay. Więc produktowo mamy dla Was propozycję serum od Mohani. Ono jest wzmocnione kolejnym antyoksydantem, czyli koenzymem Q10. I jeszcze jedna witaminowa, taka po prostu witaminowy koktajl od Mincer. I tutaj mamy między innymi witaminę F. I co jeszcze ciekawego? Witaminę A, witaminę B5. Same i proteiny jedwabiu, dzięki czemu konsystencja będzie zdecydowanie jedwabista. Same dobre rzeczy. Kochana, czy w takim razie to jest jedyna forma, którą polecałabyś do cery trądzikowej? Nie. Zarówno tetraizopalmitynian askorbylu będzie wskazany przy cerach trądzikowych, jak również sól sodowa fosforanu askorbylu, którą znajdziemy m.in. w tym serum od Ava, która ma działanie przeciwbakteryjne, czyli również na niedoskonałości będzie nam się świetnie sprawdzała. Jeszcze taka ciekawostka, dlatego że jak pewnie widzicie, ta butelka jest przezroczysta, a serum jest pomarańczowe. Zawdzięcza ten kolor właśnie astaksantynie, najsilniejszemu antyoksydantowi na świecie. Natomiast to, co jest istotne, myślę, z Waszego punktu widzenia, to jest to, że ta witamina C nie barwi, nie brudzi i tak naprawdę pozostaje właściwie niewyczuwalna na skórze. Piękny kolor, w kolorze mojej sukienki. Ale nie zostaje na dłoni, ale prawda? Ale nie zostaje, absolutnie. A co możesz powiedzieć o ostatniej już pochodnej, czyli o glukozydzie askorbylu? Będzie miał działanie wolno uwalniające, czyli nawet jak w produkcie od Job, który właśnie będziesz, myślę, prezentować za chwilę, to działanie według producenta będzie bioaktywne nawet przez 24 godziny od nałożenia, czyli ta witamina C będzie nas przez całą dobę chroniła. To, co jeszcze zasługuje tutaj na uwagę, to jest ta pompeczka Airless, czyli po prostu powietrze nie dostaje się do środka, nie psuje nam tej formuły i przede wszystkim jest higienicznie. Dokładnie tak. Natomiast nie jest to jedyny sposób na zachowanie higieny i takiej, powiedzmy, jednorazowości kosmetyków z witaminą C. Dokładnie, bo są takie właśnie też jednorazowe ampułki szklane, które trzeba sobie rozłamać. To mnie zawsze stresowało, ale jak człowiek się nauczy, że trzeba to zrobić po prostu w dobrym punkcie, to wszystko jest okej. Okay. Taka wskazówka też od kosmetologów, można do tego posłużyć się chusteczką higieniczną dla bezpieczeństwa, ponieważ wiecie, w stresie, w tym jak się śpieszymy, może się zdarzyć, że jednak gdzieś się odrobinę skaleczymy, w związku z czym może to spowodować jednak to, że krew nam poleci, dlatego przez chusteczkę jest absolutnie bezpiecznie. Faktycznie. I to, co jest też super w tych ampułkach, to poza oczywiście właśnie tą higieną i tą jednorazowością, jest też to, że mamy idealnie odmierzoną porcję serum na twarz, szyję i dekolt. Twarz, szyję i dekolt. Dobrze, że o tym wspominasz, bo przeważnie pamiętamy o tym, żeby oczywiście zaaplikować pielęgnację na twarz, a szyja i dekolt to już tam sobie. A pamiętajmy, drogie panie, że te miejsca też się starzeją i często są eksponowane, więc skoro dbamy o twarz, dbajmy o szyję i dekolt. Mało tego, skóra na szyi jest znacznie cieńsza, dlatego oznaki starzenia dużo szybciej będą widoczne na szyi niż na twarzy. Z czym w takim razie możemy witaminę C łączyć, a czego ze sobą lepiej w jednej rutynie pielęgnacyjnej nie nakładać? Witamina C jest o tyle wdzięczna, że możemy ją łączyć z innymi antyoksydantami, na przykład kwasem ferulowym, który również świetnie ją stabilizuje, z wszelakimi składnikami nawilżającymi typu kwas hialuronowy, aloes, również z kremem z filtrem, o czym już rozmawialiśmy, że jest to super duet. Co do zasady można też łączyć z innymi składnikami, natomiast składniki aktywne mają to do siebie, że poza tym, że świetnie działają, mają taki defekt uboczny, mianowicie wysuszają nam skórę. I tutaj dbając o barierę hydrolipidową skóry, nie zaleca się albo z dużą rozwagą zaleca się łączenie witaminy C z retinoidami czy kwasami AHA. A co w takim razie z niacynamidem? Dokładnie. Niacynamid jest jednym z antyoksydantów, więc wydawałoby się, że można byłoby go swobodnie łączyć z witaminą C. Natomiast na własną rękę nie polecam łączenia niacynamidu w jednej rutynie pielęgnacyjnej. Natomiast nie panikujcie, jeśli zdarzy się, że zobaczycie, że w jednym z produktów zobaczycie w składzie obok siebie witaminę C i niacynamid. Co wtedy? Obiecuję Wam, że każdy produkt
producent, który łączy te dwa składniki ze sobą poprzez technologie, które stosuje, wie doskonale, jak to zrobić i możemy w pełni bezpiecznie stosować taki produkt. I nawet pośród tych produktów, które mamy dzisiaj ze sobą, to na przykład krem Muldrim będzie zawierał zarówno witaminę C, jak i niacynamid, czy serum z Mincer Pharma. Kasia, myślę, że wyczerpałyśmy ten temat jak cytrynę z witaminą C. Dokładnie. Nie mam pojęcia, jakby co tu jeszcze ewentualnie można dołożyć, także naprawdę bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i myślę, że jest tutaj prawdziwe kompendium wiedzy o witaminie C. Dokładnie, ja bardzo dziękuję za zaproszenie, natomiast gdyby jednak pojawiły się jakieś pytania, o których nie pomyślałyśmy, to zapraszam do ich zadawania w komentarzach pod filmikiem. Oczywiście, a Wy pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał. W co drugą środę widzimy się tutaj w kolejnych filmach. Dziękujemy. Dziękujemy.